Otóż tak, Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin w końcu wyszedł. Jest tutaj taki piękny guzik Play Ruin, którego klikam, okej. Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, Find Grigory! I klikam w to pierwszy raz, nie wiem o co chodzi, bo słuchajcie, można powiedzieć, że trochę mi się pobierało, dwa dni mi się, kurde, aktualizacja, która łącznie miała 80 giga, więc klikam Find Grigory i słuchajcie, obczaiłem na OBS-ie i teraz będzie dźwięk. A więc będzie fajnie, bo będzie dźwięk, a więc jeśli podoba wam się content FNAF-owy, no to zostawcie łapkę do góry, a ekran jest czarny, okej. Dobra. Grigory is trapped in Pizzaplex. Only you can save him. Okej. Dobra. Aha, dobra, bo mi się to ładuje. Myślałem, że coś mi się tutaj nie tak zrobiło. Okej. Pardon or mess. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex is closed for maintenance. Okej, czyli Pizzaplex jest aktualnie zamknięty. No to ciekawie, bardzo ciekawie wam powiem, a ja sobie trochę... O, dobra, tak będzie git. Okej, więc trochę mi się ładuje. Trochę długo mi się ładuje. Mam nadzieję, że to jakby nie będzie się zbyt długo ładowało. No, mam nadzieję, że nie będzie się zbyt długo ładowało, bo z tego co widzę, gra mi się aktualnie długo ładuje. No ale... To jest pierwsze moje otworzenie gry Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Okej. Dobra. Mamy... Okej, mamy jakąś postać. Mamy jakąś postać. Gregory? Cassie! Okej. Dobra. O co chodzi? Gregory! Co jest tak jasno? Co ja mam tak jasno? Wideo, brightness, contrast, gamma. O! Ej, dobra. Nie wiem, jak, czy wam się to podoba, ale mi tak się podoba. To jest tak idealnie ruinowe zrobione. Wiecie o co chodzi? Nie wiem, ile to DLC będzie trwało. To jest tak, że pewnie krócej niż oryginalna gra. Ale dobra. Co my mamy jakby... Bo stąd przyszliśmy, okej. Ale, a, dobra. Tu. Okej, schodzimy sobie z drabiny. I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? Okay. What is that? Maybe if I get up there, I can see. O kurde. Ale to miejsce. Aha, nie, ale to miejsce jest zniszczone. Jeszcze kilka dni temu widzieliśmy piękno tego miejsca. Bye. A teraz tego już nie ma. No niestety, widzowie. To miejsce po prostu zostało zniszczone. Dajcie mi latarkę, to po pierwsze. Ej, ja pamiętam, jak tu był ten robot sprzątający, co nie? Tu był entry pass, a teraz... latarka. A teraz mamy tu latarkę. Flashlight. Okej. Ha, dobra, to się tak trochę dłużej odpala. Co my tutaj mamy? Mamy tu bramki. I ten nie można było prze... Dobra, jednak... Jednak tędy można chyba... Chyba przejść... Ej! To była statua Freddy'ego. Ona była cała złota. Okej. Dobra, wolę się nie wtrącać, co tutaj się zadziało. Okej, co my tutaj mamy? Dobra, wiecie co?
Zrobię sobie jednak trochę, to może dam tak, ponieważ nie wiadomo. I to może mieć skutki uboczne potem. Okej. Chyba musimy pójść tutaj na górę. Albo tu będzie znajdźka. Ale wątpię, żeby w tej grze były, słuchajcie, jakieś znajdźki. Albo... Nie no, w sumie mogą być, bo w sumie w nas... No to... Już... No nie, mogę przejść. Okej. Dobra. Co to jest? Okej, latarkę. Robot z latarką pewnie. Chciał nam powiedzieć, please take this flashlight. A nam nie powiedział. Okej. Powiem wam szczerze, trochę nie chcę tutaj po... Okej. Jednak muszę. Co to było? Over here. SOS. Co tu jest? Help. Can you hear me? No, słyszę cię. Okej. Oh. I'm trapped. Gregory? I got your message. Where are you? Gdzie ty jesteś? Zabrał mnie. Musisz mnie znaleźć. Od Raceway. Roxy Raceway. On jest pod. Tego jeszcze nie nagrywałem z Security Breach'a, ale wiem dokładnie wszystko o tym miejscu. Okej. Wchodzimy tu. Tu. Okej, znowu. Okej, tyle mi grę zlagowało przez ten jumpscare, więc aż tak się tego nie wystraszyłem. Ale dobra, wchodzimy tu. I co? Dobra, tu jest bramka, przez którą już nie wyjdziemy. Caution. Mało miejsca. Obejrz swoją głowę. Czyli jakby, dobra, musimy tu iść na... Nie. Tu będzie DJ Music Man. Na pewno. Na pewno tu on będzie. Dobra. Okej. Ładuje mi się gra. To są pewnie zapisy gry, bo tutaj nie ma zapisów gry. Ona się tak co sekundę zapisuje. Więc nie musimy się martwić. A tak możemy biec. Więc nie musimy się martwić, że... Oła. Karaluchy tu są. Dobra, to dobrze, że jesteśmy okej. Karaluchy. Ogólnie przed tym całym odcinkiem obejrzałem sobie trailer. Niestety go nie nagrałem, no bo byłem na wyjeździe, co mogliście już zobaczyć, a... Tam nie wiem, czy widzicie, jest tam taka kaczka, co nie? To ta kaczka też była na zapowiedzi. Okej. Czy ona... Chica? Wszystko w porządku? Dodaję za dużo pizzę. Okej, no... Chica Hug! Okej, no i ten kurczak jest nieszczęsny.
Nie podchodźcie do dziwnych kurczaków. Taka podpowiedź na później. Cześć. Okej, okay, kogo to może być ręka? Tego chyba robocika. Nie wiem, tak mi się wydaje. Możecie napisać, kogo to jest ręka. Jeśli wiecie. Albo mi się wydaje, albo słyszałem Montiego. Nie wiem, wolę nie wiedzieć. Wolę nie wiedzieć, czy to jest Monty, czy nie. Okej. Co tu jest? Dobra, tu nic nie ma. Co to? Collect. A Faz wrench. A Faz wrench. It's just like my dad's. Podobny jak miał mój tata. Okej, Faz wrench. View info. Aha. Faz wrench. A Fazbear technika. No to super. Faz wrench. Informacje. Po prostu Faz wrench. Faz wrench. Okej. Okay. Use. Okej. Okay. A, chyba rozumiem. A, dobra, chyba rozumiem. Patrzcie. Pum. Okej. Okay. Tak. No całkiem o, krzesło. Albo mi się wydaje, albo to jest krzesło z Hello Neighbor. Takie podobne, takie. Okej. Okay. Ej, czy to nie są przypadkiem te schody, po których chodził ten, tu po tej ścianie chodził chyba endoszkielet i potem musieliśmy się schować, bo Vanessa gadała z Freddym? Coś w tym stylu było na początku. Ej, czy ten dźwięk, ten ambient nie przypominał trochę tego Spider-Man, uniwers, coś tam? Na takie podobno. Ale nie będę wam więcej spoilerował. Jak jeszcze nie byliście. No ale dobra, nieważne. Dzisiaj jest o FNAF Security Breach. Ruin. Okej. Coś tam było. Z FNAF-a. Okej. Tu nie pójdziemy. A więc... Tu też wolę nie wchodzić. Okej. Co tu jest? First Aid Kit. Dobra. Musimy wejść chyba tu. Monty! Co? Monty tam był. Czemu? Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. O tak. By Scott Cawthon. Okej. No i co? Gra mi się ładuje, najprawdopodobniej. Poczekajcie, przepraszam, jak to widać. Ej, nie widać tego. Musiałem po prostu na OBS-a sprawdzić, czym się nagrywa. Ale dobra. Okej. Okay. Kaszlemy. Bo byliśmy sobie w wywodzie. Moja głowa. Freaky Monty thing go. I better find a way out before it comes back. Okej, okay, potrzebujemy znaleźć wyjście. W ogóle, skąd ona wiedziała, że to jest Monty? Jakby...
Rozumiem, ale w pierwszej części gry nie było nic takiego, Cassie, żeby na przykład, wiecie, wiedziała, o, okej, okay, dobra, chyba wiem, dlaczego wiedziała, że to jest Monty. Okej, okay, nie było tematu. Czy my jesteśmy w Monty... coś tam, coś tam? Nie wiem, ale w Security Breach było takie miejsce Monty coś tam. Monty Golf chyba. Co to było? Okej, coś sobie tu ptało. Mam nadzieję, że to nie była Chica albo Freddy z The Joy of Creation. Co? Free mask. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Czy ty mi chcesz sprzedać maskę Vani? Jakby... Okej, rozumiem cię, ale po co mi? To nie jest maska Bonnie, no właśnie. Okej. Security mask. Air, equip security mask. Cool. Welcome to Vani! The virtual... Vani. Super. New user detect. Panic octopus transporter. Stay calm. This won't hurt a bit. To bolało. Do not be surprised. Surprised, okay? By your thirsting. You are still in the real world, but Fazbear Entertainment has made it better. With this security mask, you can locate and repair all the pesky security nodes that are locking down the mesh network here in the Mega Pizzaplex. Call me helpy przez i. No, chyba ciebie się pisało przez i, z tego co pamiętam. You can always count on me because it's my job to help you success in your new job. Okej, to jest moja nowa praca. Hello, real world. Dobra, nie chce mi się czytać, ale na pewno... to się glitchuje. Okej. Dobra. Czyli... To jest takie fajne, możemy przechodzić przez różne rzeczy, które się glitchują. Okej, okay, znowu Fuzz Branch. Okej, okay. Dobra. Let's go. No i w sumie jak na razie mega fajnie mi się gra. Nie! Dobra, widzowie, przepraszam, ale... trochę źle to zrobiłem. Okej. Okay. Let's go. Dobra. Mamy to. I otworzyły mi się drzwi. Okej, okay. Kibel. To jest kibel. Tak? Tak. O kurde, chyba już nie ma kibla. Glamci kaplarz. Okej, okay, te słodkie robociki, które już aż tak słodkie nie są. Kolejna rzecz. A, dobra, chyba wiem, na czym będzie polegać ta gra. Ta gra będzie polegać, że sobie będziemy chodzić po rozwalonym pizzapleksie i go eksplorować. No, jako bezpieczne to mi się nie wydaje, ale ogólnie to... A, okej, okay. Czyli tędy przeszliśmy, to musimy pójść teraz tu. Nie, cały czas słyszę Montiego. Jesteśmy teraz po drugiej stronie.
Dobra, czyli ogólnie nie mamy już pasku naładowania, czyli nie będziemy musieli recharge'ować sobie latarki. Fizzy fast, sour lime. Okej. Nie wiem, czy chcę tu wchodzić, ale raczej muszę. Okej. I teraz faktycznie trochę mi tu, można powiedzieć, przypomina Monty Golf. What's that supposed to be? That Fazbear camera. Camera station. Nie wiem, czy widzieliście to. Okej. That's my voice. Fun trick, huh? I created it using samples of your voice. Dobra. Aha. To o, to jesteśmy my. Czyli aha, to działa tak jak we FNAF 3, czyli czyli wiecie, że jakby to jest Spring Trap, jak se damy głos Balloon Gnoja, to wtedy Spring Trap do niego pójdzie. Tylko, że to nie jest głos Balloon Gnoja, tylko Cassie. Ale dobra. Okej. To miejsce jest trochę dziwne, nie powiem, że nie. Dobra, mamy naszą maskę. I tu możemy Monty Gator Golf. Czy my będziemy grali w golfa? Bo mi się coś ładuje. Najprawdopodobniej tak. Będziemy grali w golfa w grze, która miała być horrorem. Jak... A. Aha! No tak. Tak to będzie działać. Dobra, let's go. Tu... Nie. Okej. Dobra. Dajmy sobie tak to miejsce. Pum! O kurde! Okej. Dobra, dajmy sobie tutaj i ile? Myślę, że tak gdzieś tyle starczy. O kurde! Dobra, dajmy sobie gdzieś tyle. No. Nadal za mało. A spróbujmy się tak odbić. Nie da rady. Yeah! Aha, dobra, tu pewnie... Okej. Okay. Quit Arcade. Tu pewnie będzie coś związane, jakiś Easter Egg, ale myślę, że jak na razie możemy sobie zakończyć ten odcinek, bo powiem wam szczerze, Accessing the Valley Network can give you a different perspective. Security conduits are not established in the Valley Network. Okej. Okej. No, czekam, aż mi się gra załaduje. I myślę, że to będzie na tyle, bo jakby
No, z tego odcinka to będzie na tyle, bo już trochę długo trwa, ale jeszcze dzisiaj się pojawi, ponieważ mam zamiar jakoś co godzinę lub co 2 godziny wrzucać odcinek z Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Jutro może też się jakieś pojawią, ale ogólnie dzisiaj mam taki challenge, żeby przejść tą grę w jeden dzień. Wiem, że nagrywam to w połowie dnia, bo jest już 13, prawie 14, no 14, gdy to nagrywam. Ale myślę, że będzie całkiem git, jeśli ogólnie właśnie w takie coś sobie nagramy. Okej, a więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, to napiszcie w komentarzu hashtag ruin, żeby odcinek zobaczyło trochę więcej osób oraz żeby może było, nie wiem, któreś miejsce na karcie na czasie, bo to byłoby moje marzenie. A więc jeśli obejrzeliście to do końca, to mam nadzieję, że no, napiszecie właśnie hashtag ruin. A ja już widzę pierwszą rzecz, do której możemy sobie wejść, ale to będzie w następnym odcinku. A więc cześć, do następnego.